Miałeś go jest jak Rhythm Games. Witam Was na gospodarce. Dzisiaj będziemy szybką akcję robić. Robimy sobie żyta na wieszonaczkę. Proszę Państwa, taka jest sytuacja. Tutaj powiem szczerze, było biorę na razówek bezrokowcem właśnie po rzepaku. I powiem, no wiadomo, są tutaj jakieś jeszcze dziennik dziełodyszki po rzepaku, jakieś tutaj niedociągnięcia, ale powiem tak. Pod żytą na kieszonkę mi się zdaje, że jakiej mocnej krzywdy mieć nie będę miał. Miał bywam tego. I po prostu no co? Robimy szybko, skutecznie, żeby tylko to zasiać i mieć w głowie, jak to się mówi. Czekajcie, czy ono dobrze odbija sobie? Myślę, że raczej tak. Zobaczymy. No i tak, ziemię wolno aktywną, bo jeszcze będzie trzeba troszeczkę to ziemię przemieszać pod tym względem. Różnie to bywa. Miałem tak sobie wziąć to na razowe zrobić. Czyli chodzi mi siać po prostu pod tym kopcą bez niczego. Ale mnie nie. Pewnie będzie to. Trochę będzie to lipnie wyglądało, więc postanowiłem właśnie z tą bronią aktywną jechać. Dokładnie co muszę zrobić, pewnie to będzie trzeba pewnie połowować, tak żeby troszeczkę to ziemia troszeczkę równiejsza będzie, żeby była. Później będą posiaki. No i tylko tyle. Mi się zdaje, że to będzie najlepsza taka opcja. Pod tym względem, żeby po prostu tu jakoś to pole w miarę ogarnąć, żeby to było. Nie chciałbym czekać tego, że ta kieszonka jest, więc trzeba było 80% niezasiewów na zimę. To by tego człowiek nie robił, a że musi mieć, no to wiecie, co lepiej skorzystać. Lepiej zasiać sobie żyto, później sobie to skosić i wszystko kurydzę, wiadomo. Taka robota mi troszeczkę nie pasuje, bo tej kieszonki mam pełno, nie ukrywajmy tego. Sianokrzonki z pyzmy, że ta właśnie sianokrzonka w pyzmie, szerężnie jeszcze parę kolek teraz wyjść mi sianokrzonki w walkach, bo jeden kawałek w ogóle się dotuczyć, więc wiecie, no jakoś tam trzeba sobie z tego, no trzeba spełniać te wymogi, żeby te dopłaty jednak przychodziły. Tylko taki jest minus właśnie tego całego, można powiedzieć, interesu. Ale nic, jakoś tam sobie trzeba to przemęcić, lepiej dźwięk, to zasiać tak, trzeba po polu cały czas siać, bo to też nie ma się większego sensu. Ciekawe właśnie jak będzie po... to sama nie spała w tym roku. No bo tam też był duży nakład zmiany, bo plony były zaziowione. Był obornik, była gniojowica, były nawozy, więc zobaczymy jak to wszystko finalnie wyjdzie. Bardzo, bardzo tego ciekaw. Ale wy to będziecie to widzieć, bo raczej to już będziecie mieli odcinek sierpnia. Tak, myślę, że sierpnia. Mam nadzieję. To wypali. Przewinięcie. Ujdzie, nazywam to we wtorek. 6 sierpnia, a my to macie już bodajże na 11 sierpnia. Bo nam wychodzi. Taka trzeka przyjeżdża. W niedzielę siedzą, a się do poniedziałku w zasadzie siedzą. I ono w górę. Wyciekamy. Dlatego muszę mieć to ponagrywane. Po prostu was nie zostawiać. Bez filmiku. No i po prostu chcę do końca tak powiem wakacji codziennie mieć ten odcinek. Powiem szczerze, to już ponad 70 odcinek. Ja jestem w szoku, jak to pięknie idzie. Ponad 170 odcinków tej serii. Szkoda, że tamta pierwsza seria tak mi pięknie nie szła. Nie ukrywam. Tam się nie przykładałem tak mocno. Podaję, że jak tutaj świat ciemno powoł ustawiony, to mnie zastanawia.
Do tamtej serii tak się nie przekładałem jak do tej. Taka żałuję. Ale myślę, że kolejny farming, jak już to będzie robione, że będą raczej codziennie te odcinki wrzucane. Tak jak powinno to w zasadzie być. Tak ładnie mówiąc, żeby wiecie. Też jak najszybciej fajne odcinki, bo tam troszeczkę tych mapek chyba będą trzymał w ogóle. Zielonka oczywiście z DLC. Więc pewnie ja prawdopodobnie będę chciał ograć właśnie zielonkę 25. Głębię w szmopkę. A drugą zobaczymy, na pewno azjatycki raczej nie będzie mi tykać, chociaż nie wie, zobaczymy jak to skorytanie idzie. Tutaj też miałem 22 nie rzucać pod Bayon. Miałem właśnie tę drugą mapkę wziąć. Ten klik, czy tam się nazywa mapka. Na tą mapkę wziąć, wziąłem jednak pod Bayon. Też fajnie to się na tej mapce nagrywało. Nie wiem czemu ludzie na nią takie kapesy mieli. Tą tą mapkę, jeśli ona też była, miała swój klimat, i tego nie ukrywam. Wiadomo. Tereny jakby miała, takie miała, ale no fajnie się też na nie nagrywało. Mam nadzieję, że tutaj chociaż nie, na razie to co, nie mogę co mówić. 25 za dużo. A tak naprawdę jeszcze za dużo, bo ja sam o tej 25 nie wiem. Nie wiem, czy będzie w ogóle moja jednostka ciągnęła to, ale myślę, że coś tam będę sobie pod tym względem już powoli myślał. Właśnie pod 25 jakiegoś kompaku, nie? Ale jak to się mówi, nie sejrzałem, pogodzi pożarem, tak na razie taką, jak się mówi, filozofię wyznaję, więc na razie nie spinam dupy pod tym względem, na razie komputerem, który mam aktualnie, ale ciągnie to jest 5-7 generacji, tak naprawdę już i ciut, już czasu. Tutaj jednostka ma, tylko czeka ta wymiana 30-50, bo wiadomo, bo pod ten procesor nie było sensu kupować 40, 70, 60, bo to nie było sensu, bo tak się wtedy był słabszy. A teraz zobaczymy. Szczerze, myślę, no, jeśli miałbym kupować komputer, to znaczy, że będę się bawić na tym grafikę, tylko będę się patrzył, kurwa, nie mogę się wysłać. Będę się patrzył bardziej pod procesor właśnie na przyszłość. I na pewno będę go modernizował. Może bardzo tak będę robił. Na pewno jakoś będę nosił Ryzena, ale czekam za nowymi Ryzenami, które wyjdą. Ryzen 7 i 9. Ja już patrzyłem na fachowców z tej dziedziny. No to mówię, że tam dużo się nie pozmienia. Ale wiadomo, jednak mieć lepszą, nowszą platformę. Mieć tą starszą i zobaczyć, jak to wyznanie będzie, chociaż nie mówię, że może nie odbije, kurwa, jeszcze przed premierem tych procesorów nowych. Nie kupię kompa. Nawet znaczy, że nawet znalazłem fajnego kompa za takie miarę rozsądne pieniądze. Więc może go ogarniemy. Nie mówię tak. Dobra, tutaj na razie widzę, że bardzo szybko mi to idzie, powiem szczerze. Nie oszukujmy się, tutaj ten zestaw włosiewny, petarda, wiecie, ktoś powie, że 12 na godzinę to na chwilę, to jest za dużo. Tak na przekazie na 1000, moim zdaniem, właśnie to i tak rozbiera. To jest na 1700 W, więc wiadomo, troszeczkę aż na laptop, bo ty ma. Ale to mogę troszeczkę szybciej to po prostu grzać tym przystawem. No to chodziło. Powiem szczerze, to są czekajcie, które się drugie czy trzecie ogólnie tym zestawem. No bo to jednak z 2,5 metra no przeszliśmy na dość jebitny zestaw. No już mi się miał być 3 metrowy. Ale tak ten 3 metrowy pod tego klasa, no zbytnio na razie no, nie widziałem. Chciałem nowy zestaw, patrzyłem. 70 tysięcy. Na tego zestaw 4 metrowy dałem 45 tysięcy. No to jest trochę różnicy. I tak to jest już sporo. Zestaw na lepacie. No jednak
nas ma co w końcu robić. Ogólnie teraz dopiero na dzień dzisiejszy ma tylko dwie maszyny, które no, są adekwatne do tej mocy, którą on ma. 1 GB, no bo jednak 165 koni, by teraz tylko dźwigać. Z jednej strony fajnie by to wyglądało, ale z drugiej strony już ten przeskok musiał być dość spory. Nie mówię, że tej trójki nie będzie, ale myślę, że jakaś ta trójka trafi, to podejrzewam, że jakaś typowo nowy zestaw. Ale sobie na hardware zostanie. Na hardware zostanie ten zestaw. W ogóle zestaw jest... Jezu, nie mogę się wysłuchać. Albo mi boli. Ogólnie te zestawy... ciemne, długo mnie ogólnie zostają. Więc ja to się nie muszę teraz spinać z tym. No teraz tylko myślę nad zakupem jeszcze szczepy. Byśmy mieli zatrudnienie się. Może nawet wynajęcie całego zestawu, czyli czujnika z przyczepą. Taki mam chyty plan. Aż to wypali. Nawet szczepkę zamiast stokoła. Starałem się teraz, czy będzie sens inwestować takie pieniądze teraz, no ale właściwie mówi, że dostałem 100 koła, no i 2 lata ona się zwróci. No to tak sobie kuziwa, myślę, tak szczerze mówiąc. Czy to było oczywiście, ja tak nie mówię, że całkowicie się zwróci, ale przy nowych wiatrach to 50 tysięcy powinniśmy na czysto zarobić, bo gościu tankuje paliwo. No i po prostu tylko zestaw i 200 od zestawu płaci. Więc to już jest fajnie. Ktoś powie pewnie, nie, kurwa, tak to nie. Ale powiem szczerze. Ja mam takiego właśnie sieczkarnistę, który wynajmuje pełniki, tankuje nim. No i pali jeszcze od zestawu płaci właśnie te 200 zł. Dlatego tak tą cenę powiedziałem. Naprawdę to nie jest cena z bardzo wysana i właśnie te paliwo tankowanie, tylko po prostu już no, na takiej zasadzie właśnie to jest ogarnięte. Więc naprawdę powiem szczerze, no jest petarda. I mi się udało? A ty mówisz, że 2 lata. 4 lata jak mi się dochodzi. To było przykrzonka w obwozie. A i tak naprawdę może jeszcze będziemy robić pyzmy. U siebie będziemy robić, może po ludziach jeszcze jeździć. Na pewno wiemy, że na wiosnę zabita ten ziemnik, tutaj byliśmy na testach z agromaszu bodajże, tak z agromaszu ten ziemnik, pyzy, on na pewno zabita, ponieważ no, strasznie mi się spodobał i widziałem po mapkach, ten odcinek wam się też spodobał, ten zestaw był fajny, więc taki zestaw będzie właśnie leci pod klasę ten ziemnik, no bo troszeczkę jest może za duży, znaczy ciągnik mi za duży pod ten silnik, ale wiadomo, w razie czego to jeszcze będzie case, który ten zestaw będzie sobie na spokojnie w razie czego usiągnąć. Wiadomo, to jest taka wygoda, że jednak mamy film, mamy wszystko, mamy ogłodziło w tym małym case'ie, ale klimę, a tym dużym jednak jeszcze się nie dorobiłem, że chyba sobie ogólnie założyć tą klimatyzację do tego dużego case'a. Czemu powiem szczerze, że piękna sprawa, żeby okna pozamykane, szyby szczelne, wszystko to chodzi człowiek, wszystko ciutki, wychodzi ze środki. To nie może być pierdzielony, niemiłosiernie, a ciągnik, a tak i tak w środku jest, ma gdzieś środko. Tutaj będzie kurde jakoś tutaj nie chce zniwelować wszystko. A trawa to wszystko, no ale nie ma bólu. Tak sobie oglądamy w przyszłym roku. Mam się tutaj, żeby jeszcze to ogarnąć. Ale źle nie ma. I patrzcie, ile już my tego pola zasięliśmy. No jeszcze nie pierdzielę, to już naprawdę jest. To był strzał 10 z tym zestawem. Mówcie co chcecie, to strzał 10. Takie pieniądze. Strzał 10, dosłownie. Strzał 10. Taki piękny zestaw mi się udało wtedy znaleźć. O, już ma troszeczkę. No jednak ten balast ma 1400 bodajże. Czy nie?
Idziemy lewo, czekajcie, ile tu jest? 1,5 tony. Jeszcze młotkę w tym zestawie zadziera. Naprawdę. To trochę jest. No, tak w miarę optymalnie, ale boję się, że może robić, taki chrap. Będzie pociągniku, będzie w innej maszynie właśnie z tym spiętą. No bo jednak to mówię, troszeczkę tą łatkę, patrzcie. Nie go dosłownie tak mocno wyrywa. Co? Moim zdaniem ten kras też nie jest lekki. No i właśnie ten puzek też nie jest lekki. Obu 2 tony. Last. I ładna zadziała. Jeszcze. Zobaczcie, to jest tutaj ciężar. Na samej dupie. Tutaj. Tak naprawdę no, jest dość sporo. Nie no, mi się wydaje, że jest skorygantka będzie teraz pod tym względem. Robota będzie naprawdę teraz szła. Wybaczcie mi, że ta skłania umowa nie jest taka, jaka powinna być, czy ktoś tam się trzyma kupy. Ale powiem szczerze, jestem już tak jebany, jestem jeszcze kolej. Coś się kurwa mnie chwyciło. Nie chcę puścić, jestem słaby jak skurwy syn. No i powiem szczerze, że nawet no nie mam jakoś tutaj ukrywam będę do gadania. Ale po prostu no co. Najpierw to ciepliłem już z te parę dni. Przejdzie to wszystko i będzie elegancko już. Mam taką dziką nadzieję, że od poniedziałku będzie nas, będzie jeszcze potęty, jakoś odmierzany i to wszystko i może wtedy ten organizm trochę lepiej zareaguje. To wszystko zobaczymy. No. A co miałem jeszcze powiedzieć? Właśnie, zapomnę. Muszę, będę musiał chyba sprzedać rzepak na razie, czy mam go zmagazynowanego. Ale powiem szczerze, że ale się nie sprawdzają. W momencie na tym, że się nie sprawdzają, będę musiał chyba w pierwszym roku doinwestować jakieś, nie wiem, 4 silosy, 3 silosy. Chociaż, no to zboże, bo naprawdę powiem szczerze, no jest straszna kicha. Straszna kicha. Pod tym względem, chyba jakieś naprawdę fajne tutaj. Coś przekombinuję, może jakieś magazyny jeszcze gdzieś postawię. Z tego względu, że słabo wygląda tam wspierwanie w tych halach. Muszę coś przekminić, żeby tam jakieś miało więcej nogi. Naprawdę jest strasznie. Właśnie słaba. No mam odeszli, ja nie przedłużam, bo jestem wyjebany z kapcie. Uj. Na dzisiejszym myślniku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, to też napierdolę komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.